Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Vampyr, w którym kontynuujemy fabułę i poszukujemy Shona Hamptona. A co za tym idzie, dostaniemy się teraz drogą, nazwijmy to, lądową. Czy nazwijmy to, w sumie w jakimś w sumie jest to stuprocentowo droga lądowa. Przez szpital Pembroke przejdziemy. Czy ja naprawdę zrobiłem naprawdę właśnie kółko? Jedno wielkie cholerne kółko zrobiłem? Brawo ja! Dobra, never mind. Przejdziemy przez szpital Pembroke i dowiemy się, jak stąd dostać się do... Myślałem, że to jest coś do zebrania, ale mi się tego przewidziało. Jak ze szpitala Pembroke dostać się do doków? A to jest mi bardzo na rękę, bo nie mam chwilowo bladego pojęcia, jak tam dojść. A mam tam kilka rzeczy do zbadania. Dobra, chwilowo czysto. Nie, już miałem powiedzieć, że... O, ty, czekaj. Kurde, myślałem, że będzie kryjówka, ale... Niestety. Don't come closer. O ty durdy... Triggerze cholerny. Nie chciał działać skubaniec, no. Ja tutaj poproszę wściekłość. No nie! Serio! Teraz to mnie akurat gra wkurzyła, no. Czemu dostałem cooldowna? Chciałem użyć właśnie skilla tak idealnie na taką grupę, no. Ach, dobra. Zbieraj co się da. Tutaj nie ma nic. Tu jest zamknięte. Ja sobie mogę walnąć autofagię, tak, od niechcenia. Mimo, że mogłem po prostu ugryźć ostatniego kolesia i tak się wyleczyć, no ale... Trzeba też używać skilla, nie? Bo nie po to go ulepszałem, żeby z niego teraz nie korzystać. Choć wydaje mi się, że jak na razie używanie go będzie troszeczkę zbędne. Ale prędzej czy później pewnie trafi mi się przeciwnik, z którym będę miał drobne problemy. Okej, to jest otwarte. Pytanie, czy to jest przejście do innej dzielnicy, że się musi załadować? I dużo śrubek i dużo smaru. Że ta dzielnica się załadu... Nie mam tego pojęcia, czy on go trafił, ale... Powiedzmy, że tak. Ale kurde, ta piła jest piękna. O! Mieszkanie zagrożone. Stary człowiek i maniery. Ocal starca pokonując skalów. No, to będzie błyskawiczne. Mokre kalosze, mówisz. A kimże ty jesteś? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Bah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang.
So I decided to come and find him myself. Gościu, ty się tak chwiejesz, że za chwilę chyba padniesz po prostu do tego alkoholu. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Okej, ty jesteś zdrowy. Archer Woodbead. Archer... Zaginięcie! O, on był zaginiony. Czyli dobrze, że go uratowałem, bo gdybym tego nie zrobił, no to wtedy byłby martwy. Dobra, Archer nie ma wieści od syna, odkąd ten dołączył do stróżów Priven. Mamy wskazówkę. O, i to jest ten jeden ziomeczek tutaj. I zaczyna się już powoli nam odkrywać... zaczyna ją się powoli odkrywać ludzie w East Endzie. Boże, w East Endzie, w dokach. Nie, dobra, nie, dobrze powiedziałem. Dobrze powiedziałem, no w East Endzie, no to jest do doki to taki East End, powiedzmy. Okej, okay, nic w krzaku nie jest schowane. Czy to jest kryjówka? Chyba tak średnio. Ale jest tutaj co nieco. O, save. A w sejfie 5 szylingów, no kurna bogactwo. Tutaj 15 szylingów leżących na blacie, a nie w sejfie. To jest jakiś stary zegar, rozpieprzone łóżka. Coś tu się jeszcze znajdzie, czy tak średnio? Okej, to już splądrowane. O, tu jakiś trup rozpieprzony. Zakrwawiony list. Okej. Jack. Nie ja, ja tego nie pisałem. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Watch? Chyba list, a nie watch. Czytaj zegarek. Okej. Okay. Do kogo to była wskazówka? Też do doków? Tak, tutaj jakaś osoba. Enid Gilligan. Mhm. Syn Jack został zamordowany! O! Ciekawe przez kogo? Dobra, ten tu ciągle stoi, no ale on do końca nocy się stąd nie ruszy. A mnie to chwilowo nie interesuje. Okej, dajmy jakiś skal tutaj. Myślałem, że będzie walka, ale chyba nie. Do Climb House, czyli nie. Tutaj jest zwykłe przejście. Tu? Tu jest po prostu wejście. Southwark Bridge. A, to jest to miejsce! Tutaj żeśmy przechodzili w prologu, powiedzmy. W sensie tędy, potem tędy. Tak, i tutaj. Tutaj znaleźliśmy tego pierwszego trupa. Tutaj leżał i żeśmy tędy podążali, że już krew albo wyschła, albo ją ktoś posprzątał. No ale dobra, mamy już odblokowaną ścieżkę. To jest ta kryjówka na górze. Ta, no, druga w sumie kryjówka w grze, jaką znalazłem. Coś nieco znalezione. O, tutaj ktoś nieznany. A tam szczur. Dobra, no ale w sumie i tak muszę teraz popytać ludzi o Shona, więc... Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? Edwina. As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? O, proszę. Okej, ta jest zdrowa. Tutaj nic nie mam. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here.
You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish. Ciekawe, czy gdybym zabił Clay'a, czy mógłbym jej powiedzieć o tym? I'm a businesswoman. Czy powiedzieć, że jest... I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words. Laska, w tym momencie, gdybym ja dostał czymś w łeb, na przykład pałą, to wyglądałoby tak. Ja dostaję w łeb, pała się łamie na mojej głowie, ja tylko mam takie... Głowa wraca, może takim lekkim szczeknięciem kręgów, po czym odwracam się do tyłu i patrzę na ciebie. Ty puszczasz pałę z ręki i zaczynasz spierdalać. Widzę po prostu moją chęć mordu w oczach. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That's... That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Kule cmentarne, nowe śledztwo. Proszę bardzo, quest zgarnięty. O mężczyźnie, którego zabiłaś. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, doctor. This is our territory and this is our law. Jakbym ja się nagle tutaj wbił i zaczął władzę tutaj szerzyć, to nie wytrwalibyście nawet jednej nocy. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that? Yes, Doctor, just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. No, nie powiem. Jest to jakieś wyjście, nie? Dobra, co powiesz mi o Seanie Hamptonie? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Dzięki za info. A co masz na sprzedaż? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. O, bardzo ładnie. Na sprzedaż są części do głównie upgrade'ów broni. Fragmenty zwyczajnego spustu, niewielkie uchwytu i fragmenty zwyczajnego uchwytu. To są rzeczy, których bardzo mi brakowało. Tych naboi już nie liczę. Ale sobie mógłbym sobie zmienić na tą luparę, czy tam na strzelbę Miltona. Mark my word. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then, for if the sewer dog is back,
and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth? Claws? Murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, m'lady. On próbuje ją poderwać, czy jak? Bo ja nie rozumiem teraz. Co tu chodzi? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Ja rozumiem, że Jonathan to zobaczył, no bo wiadomo, jest wampirem i widzi, że po pierwsze serce nie bije, po drugie pewnie mógłby wyczuć, że nie ma krwi. Ale jak ten Ichabod bodajże się z tym, w tym ogarnia? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. Nie masz bladego pojęcia, jak blisko jest jeden z nich. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil... Stary, patrząc na to, jak wyglądały jego zwłoki, no to... raczej nie była to robota wampira, a człowieka. Okej, ten jest zdrowy. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Trochę mnie bawi to podejście. Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Kolejny quest, okay. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Stary, sądząc po tej wypowiedzi, to raczej nie zabiłeś żadnego. Jakieś wskazówki na niego potrzebuję, tylko nie bardzo wiem, gdzie mogę ją zdobyć. Osobiste? O stróżach Priven. Have you heard of the Guard of Priven? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it. But I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. No, chyba że jesteś takim wampirem jak Jonathan, który potrafi się bardzo opanować. Bo już ma wszystkie zdolności ulepszone. I nie musi zabijać. Jaka, bo wiesz, że Jack Gilligan został zbity przez wampira? No, wygląda to bardziej na robotę człowieka, ale... co ja tam wiem? Dobra, z nim pogadaliśmy. Co powiesz o Seanie Hamptonie? I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide.
I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. No, na nim możemy zawsze użyć hipnozy. Goodbye. I dowiemy się tak czy siak, gdzie go znaleźć. No dobra, jak to wygląda? No, ogólnie trzeba po prostu poszukać typa. Znaczy typa, poszukać ludzi, którzy mi powiedzą, gdzie mogę go znaleźć. Zmęczenie. Chyba mam lek na zmęczenie. Good evening, sir. Whatever. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely. Kojewski wdałem jedną tą przez przypadek. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Dobra, tutaj nic. Tutaj też nic. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Spokojnie. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me, then? About the sad saint. I try asking Tom what's about him. No dobra. Już mi druga osoba go poleca. Taki, to jest taki drobny problem, zauważyłem, bo w sensie, bo to miałem powiedzieć po odcinku, ale nie zapomniałem w trakcie rozmowy. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the turquoise turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Tutaj nic. O, możemy o to wypytać. To jest akurat coś, co chyba warto przegadać. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger. Or because of the color of my skin. He hates jokes about us. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? No i co z tego, niech se gadają. Ludzie w takim w przypadku takich teorii są debilami. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Jest lojalna, to jest też. To jest na plus. Ale okej, okay, trzy osoby już mi powiedziały, żebym pogadał z Tomem, więc pogadajmy. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Okej, tutaj nic. O, też możemy przegadać o tym. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. No, wiele kobiet się tak ma taką nosi, powiedzmy, w sensie. Jeśli ktoś wkurwi kobietę, nieważne czy jest to jego matka, jego dziewczyna, jego narzeczona, jego żona, bądź też jej, oczywiście żadnej transfobii tutaj nie znajdziecie. Kochajcie się z kim chcecie. No. Niezły rym. Ale
Wkurwiona kobieta. Tak jak facet chodzi wkurwiono. Tylko facet jak się wkurwi, to on stara się tak wyładować po prostu w trakcie rozmowy i już się wychillować. O ile coś go nie wkurwi w trakcie tej rozmowy, wtedy się nakręci jeszcze bardziej. Ale jeśli się nie nakręci, to się wychilluje, uspokoi i kontynuuje. Napięty, spięty, ale da się dalej z nim rozmawiać. Jak kobieta się wkurwi, to tak po prostu, tak ma tę wkurwę, ma za taką tarczę, że nic jej do rozsądku nie przemówi. Niezależnie od tego, jaki temat obejmiecie. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. O, druga wskazówka do Seana. I ostatnia! Tylko dwie wskazówki do niego były. Jako dziecko molestowany przez księdza i został podrzucony do katolickiego sierocińca. Oj, chyba jedno kolidowało z drugim, mam wrażenie. W sensie, najpierw było to, potem trochę podrósł i niestety zaczęło się to. Pfu! Na takich księży. Dobra, gdzie go znaleźć? Czytaj, jak dojść do tego jego azylu. He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Kurde, ma fajny tatuaż taki, widzicie? Taki tatuaż trochę w kształcie, tatuaż kompasowy. Strasznie fajnie to wygląda. Goodbye, Mr. Watts. No dobra, wiem już, gdzie go znaleźć. Pytanie, czy znajdziemy przy okazji może jeszcze kogoś nowego? Bo nie ukrywam, chciałem jeszcze przegadać z kilkoma ludźmi. Albo chociaż znaleźć więcej ludzi, którzy mogą być chorzy. Okej, jest wielki magazyn. Nie mam bladego pojęcia, jak ktoś miałby się w nocy tam dostać, nie będąc wampirem. No chyba, że tam jest gdzieś jakieś przejście mostem. Ale okej, wiemy już, gdzie go znaleźć. Jest on oznaczony na mapie. Więc ja się tutaj przejdę. O, jest ktoś nieznany. Tu są jakieś zamknięte drzwi. Niestety nie są na tym, że po prostu zapukam i koniec. Po prostu ktoś mi otworzy. No dobra, pogadajmy z tym. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Okay, no to już nie ma co pytać. Zobaczmy. Krótko. Tutaj dwie wskazówki potrzebuję. I on... Do you need help? On ma anemię. A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. No, proszę bardzo. Be careful. Take care. Ja sobie muszę przyrównać po prostu te Good evening, madam. Oczy od ludzi. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Przepraszam bardzo, czy ja się dobijam? Ja grzecznie zapukałem. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? No, proszę bardzo. Można? Można. Okej, ta jest zdrowa akurat, więc... It's locked. No, czyli to jest pewnie też dla niej. Znaczy dla niej, z niej wydropił klucz.
Tak, jak na mnie ktoś wyskoczy, to... No lepiej dla niego, żeby nie wyskoczy. Jezus, już myślałem, że to jest Jonathan, ale nie. Kto to może być w sumie? Nie wiem czemu. W sensie to jest albo wygląda mi albo na Frederica Aberlina. Nie. Nawet w drobnym względzie nie przypomina Józefa Piłsudskiego. Nawet nie będę go porównywać. Nawet leciutko go nie przypominał. O, kolejna osoba mi nieznana. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. O, syn? Czy... Nie, na pewno syn. You require medical assistance. That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah, I could use some help. On several matters, in fact. Okej, on ma co? On cierpi na przeziębienie. I don't know which kind of doctor you're Więc już nie będzie. But it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. No, chłopie, co ty taki cięty jesteś? Furia cięta na ludzi, ten cięty na lekarzy. Goodbye, Mr. Fishburne. Hypocrites, all of them. Maggots and liars. Masakra, chłopie. Ogarnijże ty się. O, to w ogóle zrobiliśmy kółko. No, takie idealne kółko zrobiłem. To ma trzeci level hipnozy, widzę. Okej, 32 minuty. Już mogę zaokrągleniu powiedzieć, że mam. W ogóle ta by zobaczyła, jak jem szczura, czy tam gryzę i co, nie miałaby nic przeciwko... Znaczy, może nic przeciwko temu, to za dużo powiedziane. Ale totalnie nie przejęłaby się tym w ogóle? Jak ja bym zobaczył, że ktoś na ulicy je szczura, no to... No delikatnie mówiąc, troszkę bym się zaniepokoił. Dobra, na chwilowo nie mam tutaj nigdzie indziej dojścia. Jeszcze gdzieś tutaj w zachodnich dokach mogę się porozglądać i poszukać ludzi. A i w północnych jeszcze w ogóle nie byłem. Oj, widzę, że z północnych jest chyba dojście do West Endu, a to by mi się akurat przydało. No jeszcze mogę ewentualnie ze szpitala tutaj i tutaj takie przejście powiedzmy mieć, ale to tak na potem może. No dobra. Skaczmy. Zachodnie doki. Okej, znajdź... Tak czy jak mam znajdź w dokach. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail too. I hate you back in the gym. O Jezus Maria, chciałem go rzucać kołkiem, a se zmieniłem przecież. Zdychaj. Gnata mi zostawił. Proszę, czy będzie lepszy od rewolweru, którego w sumie de facto w ogóle nie wykorzystuję? A może by się przydało? Sprawdźmy. Albo może by nawet będzie może lepszy od tej. 432. 40. A to ma 45 ten używany rewolwer. A to jeszcze ma drugi poziom. Okej, mogę o 10% zwiększyć i wtedy będzie... Miał równe obrażenia co do rewolweru, ale za to ma więcej naboi, więc... O, i strzela seriami. To jest co? Krótszy czas przeładowania, taki mech trochę. Tutaj co? Zwyczajny spust, porządny spust, porządny. 140 plus te obrażenia, tu jest co? Zmiana chemiczna,
Zmień na obrażenia od ognia. I dawaj więcej ogłuszenia. No, nie jest to nic mega, powiedzmy. W sensie nie jest to coś, co by mnie mega interesowało. A tak, zobaczmy, 140, a rewolwer, który też może mieć maksymalny, ma 153 i to bez żadnych ulepszeń. A jeszcze jak tutaj wpakuję co nieco, no to powinno być nawet nieźle. Tutaj co? Tyle, o tyle. Rewolwer mógł być dobry do ogłuszania, widzę. Bo ma strasznie dużo. To jest to przeładowanie, znaczy dużo, no ma. Mógłbym dwa razy dać na przeładowanie i dwa razy na ogłuszenie. Bo obrażenia akurat nie są aż tak potrzebne. Bo to jest ile łącznie? 20% i 20% z 153 to może 170 by było. I mógłbym użyć. Co tą ścieżką lewą po prostu pójść, nie? Tu jest szybkostrzelność, no ale to nie musi być szybsze. Całą tą lewą ścieżką po prostu mógłbym pójść i byłoby zajebiście. No, a ty na razie strzelba Miltona. Okej, okay, tu. No, bo dopiero przy stole warsztatowym mogę to zrobić. Jeszcze w ogóle nigdzie ani nie znalazłem, ani nie spotkałem kupca, który może mi porządny spust zaoferować. Czy tam fragmenty jego. A byłaby to naprawdę fajna rzecz. Dobra, wymienię sobie tylko moce. Może na razie autofagię zamienię. No, z powrotem na włócznie krwi, bo strasznie lubię tę umiejętność. A tutaj niech będzie. Niech będą pazury. Dobra. I mam 36,5 minuty. Z lekkim, lekko ponad. Dobra, tutaj nie przejdę. A ten skal jest gdzie? Po drugiej stronie ulicy. No dobra. Okej, okay, tędy wyszedłem. O proszę. Więcej. O, Executioner Prevent, skalę. Świetnie. A zeskoczyłbyś tutaj może? Chciałem Ultimate'a użyć tak na koniec odcinka. No nie, nie chciałem dwóch naraz zabić, kurde! To poszło totalnie nie po mojej myśli. O! Siema! No i bardzo pięknie. Okej, trochę zużyłem krwi. Okej, gdzieś 120 metrów w tamtą stronę. Ty, to mogę zabrać coś? Mogę coś zabrać, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, zadowolony jestem. Dobra. Tu kolejny stróż Priven i kolejny ten mocniejszy. Awanturnik tym razem. Chybiłeś? Chłopie, jak ty mogłeś chybić na taki dystans? Ja natomiast bardzo dziękuję za leczonko. Nie było ono maksymalne, ale wystarczy. Tutaj mam jeszcze dwóch, których warto, myślę, byłoby się pozbyć. No to mi się kompletnie nie udało. No to już nawet wyszło. Bo chciałem to w sumie zrobić od razu, tak zabić jeszcze obu, zanim zdążyliby w ogóle cokolwiek zrobić, no ale nie wyszło od razu. Łomek stopu aluminium, tutaj jakieś zdjęcie ślubne. Fragment zwyczajnego uchwytu, a masz może gdzieś tutaj fragment porządnego uchwytu? Dobra, tutaj pusto. Awanturnik Priven. Co jest tutaj? No po pierwsze jest kasa. Kolejna rzecz do wzięcia. Tutaj co? Skalę.
łatwo. Pięknie, po prostu pięknie. Oznacz, po prostu ta włócznia jest cudowna. Osobną odnogą była opcja, żeby wziąć sobie potrójną włócznię. W sensie włócznie, która po prostu rozdziela się na trzy, ale to jest po prostu the best. Ja nawet nie wiem, jakie jest ograniczenie tego. Oj, proszę bardzo, odblokowałem sobie skrót, totalnie przypadkowo. Otwieraj mi te drzwi. Tutaj w ogóle chyba byliśmy przed chwilą, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, dokładnie. Nawet nie sprawdzałem tych drzwi, a proszę bardzo. Nie, zostaw tego szczura. Jest mi on totalnie zbędny. O, co mamy tutaj? A kolejny jakiś plakacik. Okej. Cisza nocna i ograniczenia z tym. Okolice nocnego azylu. No dobra. O! Tam ktoś jest. Pytanie, czy to Sean, czy ktoś inny? Czemu tu jest tak pusto? O, krew. Pytanie. Okej, w tym kierunku chyba. Ktokolwiek to był, a raczej cokolwiek to było, podążało w tym kierunku. Mamy kryjówkę. I myślę, że to jest dość... Dobra, proszę, ja mam tych naboi, ja w ogóle nie wykorzystuję tego. Dobra, jest łóżko. Okej, sprawdźmy stół warsztatowy. Kuracja tak dla uzupełnienia. Żeby tę jedną sztukę mieć, serum nie muszę. No sobie ten, może ten rewolwer sobie ulepszyć. Na tyle, na ile będę w stanie. Czyli na trzeci poziom, bo dalej nie mogę. No i jedziemy tutaj. Przeładowanie. I ogłuszenie. I to ma już 74 obrażeń. W porównaniu do tego, który ma 40, a na trzecim poziomie miałby 56. No plus ewentualnie jeszcze te dwa upgrade'y, nie? No ale tak czy siak. Nie jest to coś, co mnie by interesowało. Tutaj na przykład ta kosa mnie trochę kusi. Tutaj co? Tutaj też w ogóle... Dlaczego ja porządny uchwyt wykorzystuję do kosy? Tu? O, tu mam idealnie. Mam zwyczajne uchwyty, żeby idealnie sobie jakąś broń rozwinąć na... trzeci poziom, jakąkolwiek chyba. Maczetę to nie warto ulepszać. Pałka. Tak, bo to jest wszędzie ta sama ilość. Tutaj w ogóle znalazłem ten toporek. Właśnie tam, gdzie znalazłem to pudełko w poprzednim odcinku. Dla kolesia. Okej, 105. A to ma 114. 72, czyli leci o 5. I o 2, o 7 wzrasta. A tutaj ogłuszenie. W ogóle czemu to jest dodaj 5, a tu jest dodaj 3? Dziwne. Czyli 115 plus 7, czyli 112, czyli... O 2 punkty ataku gorsza. By była ta broń. No ale dobra, na razie mnie to aż tak nie będzie interesowało. Ten nóż amputacyjny, to nawet jest fajna rzecz, bo... No ma po prostu w sobie te. Ma w sobie. Jezu, jak to ująć. No ma pasywy na absorpcję krwi, więc to jest też coś fajnego. Takie urozmaicenie, powiedzmy. Tej pała policyjna na ogłuszenie. W sumie ile to ma ogłuszenia? 15. To ma 18 i to jeszcze po upgrade'zie, a to ma 15 w domyśle. Okej, to myślę, że czas sobie wymienić też tę broń. I myślę, że mogę ją też usprawić do trzeciego poziomu. A zużycie energii aż tak nie będzie raczej bolało. Dobra, i mamy trzeci level. Nóż amputacyjny. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co ja sobie jak ja teraz sobie ulepszyłem to wszystko, no to będę mógł sobie
Znaczy to, jak bardzo mi pomaga ta ilość pieniędzy, którą mam przy sobie, czyli zajebiście duża, to będę mógł sobie wszystko pewnie ulepszyć na maksymalne poziomy, ale myślę, że warto tak już troszeczkę inwestować powoli też w inne bronie. Tutaj Lupara, a Lupara też może mieć piąty poziom. Zobaczmy, jakie są tutaj. 480. 140, ale tu są tylko dwa pociski. A porównując do tego jest 450. Tu jest 691, ale to jest dodatkowo ze zwiększonymi tymi obrażeniami. Czyli musiałbym na chwilę to wymienić. A na czas przeładowania. Dobra, a tutaj jest ile? O 16. Tylko właśnie, jak to liczy? Czy to liczy za każdym razem od tego? To liczy za każdym razem od tej pierwotnej wersji te procenty, czy też od tej nowej? Ale nie no, ja na pewno będę inwestował, żeby jak najwięcej broni, ale nie wszystkie, ulepszyć na maksymalny poziom, przynajmniej na taki, na ile się da, no bo na przykład maczetę mogę tylko na drugi poziom sobie podnieść, nie da się wyżej. A może spróbuję jeszcze broni dwuręcznej poużywać? Dobra, niech będzie ta kosa. Drugi poziom, nie mam już w ogóle fragmentów zwyczajnego uchwytu. Zobaczmy, zwiększona absorpcja krwi o 5 punktów, albo większe obrażenia. Poproszę większe obrażenia. 185 punktów. To ma 114, ale to jest broń jednoręczna i to mnie o tyle właśnie zadowala, powiedzmy. Przez to, że to jest broń dwuręczna, to mogę mieć tylko tę broń w ręce. I nie mogę na przykład używać kołka wtedy. Chyba. Dobra, nie ta opcja. To wymieńmy sobie na kosę. A chyba, że mogę mieć i piłę i to. A mogę mieć, bardzo fajnie. A dobra, mogę mieć, ale wtedy tutaj jest, nie ma tego kołka. Czyli musiałbym strzelbę wymienić. No, a to spróbujmy strzelbę na pałę wymienić. Bo też jak powinienem to zrobić, bo kołek ma mniejsze obrażenie. I zobaczmy, jak to wygląda. A tak, jestem w safe house. Dobra, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja póki co z wami się żegnam. Na koniec jeszcze się prześpię, żeby był save'ik i zobaczymy, jak się w dzielnicy pozmieniają rzeczy. W ogóle też sprawdziłem sobie i tylko pierwszy reset jest darmowy. Kolejne już kosztowałyby mnie coraz to większej ilości doświadczenia, ale no, aktualnie to jestem w stanie pozwolić sobie na tyle resetów, ile tylko będę chciał. Okej, okay, 6 naboi mi wskoczyło do kieszonki. Dobra, wróciłem. Wydaje mi się, że chyba zrobił się zapis, bo po wczytaniu gry miałem status dzielnicy jako zdrowy, ale spróbujmy ponownie się przespać. Skipnijmy jakby tę jedną noc. Okej, okay, ta dzielnica jest zdrowa i tylko ta jedna osoba jest chora póki co. Znaczy przynajmniej ta jedna osoba wiem, że jest chora. Cztery osoby są mi jeszcze nieznane. Pembroke? No Pembroke był odkażony. To oczywiście musiał sobie Mortimer Goswick znowu się zmęczyć. Kurde, teraz to mnie trochę boli, bo chciałem tak fajnie sobie przez tego, że gram ich skrzczek, tak chcę sobie wszystko zobaczyć, jak wszyscy się fajnie poleczyli, jak te procenty pójdą do góry. Ach, dobra, trudno. Tutaj to jest ciągle stabilnie. Ale trzy osoby są chore, tylko że problem jest taki. Tą mogę leczyć, ale ci dwaj, to ja nawet nie wiem, gdzie oni są. I to jest ten drobny problem. No, to jest ciągle stabilnie, ale tutaj to jest West End, a tu mnie jeszcze nawet nie było. No dobra. Ogarnięte. Muzyczka pograła. Wszystkie dzielnice są w miarę, że zdrowe. No to dobra. Podajmy to tyle w takim bądź razie i widzimy się w kolejnym odcinku z Vampyra. Do usłyszenia. Cześć.